pogoda przepiękna. Trochę wiaterku jest teraz, ale bardzo ciepło się zrobiło. Wszyscy z krótkim rękawkiem. Lato w pełni. A mamy 8 kwietnia. No, odpalą te ryby wcześniej. Zdecydowanie. Jeśli się taka pogoda utrzyma, to w środę ma być jakieś załamanie pogody troszeczkę. Ale wydaje mi się, że co to za załamanie pogody, jak ma być 15 stopni. No widać, że ryby uciekają, kleja pod nogami się skacze, a one uciekają od woblera. Zobaczymy trochę na głębszej wodzie. Wypuściłem i patrzę, czy na głębszej wodzie to uderzy. Idzie centralnie tam w tych zwarach ten wobler i tak schodzi, nie pamiętam już, ale chyba jakieś 1,80 m, 2 metry ten wobler zejdzie, może ciut więcej. W tym nurcie to może go ściągnąć bardziej. Zobaczymy. Przytrzymam trochę i zobaczymy, czy coś uderzy. Trochę zminę, żeby zmienił miejsce. To już wyszedł z nurtu, także muszę zwijać trochę. Ale pomalutko, nie wiem, tak dosłownie zwijam, żeby się lekko wędka tylko uginęła. Nie wiem, czy wy widzicie, ale to dosłownie jest. No i tak uderzył właśnie. Nawet robiłem przerwy po prostu. Jak zwijałem, to robiłem przerwy, zatrzymywałem. No i sięgnął mocno. Mariusz! Co ja, bo się chlasnął? Weź mi tak. Nie dłużej niż minutę. Bo ten to uderzył. Jucha mu poszła. Dobra. Tak. Biorą. No, też ma rybę, tak? Też masz rybę?
zobaczcie, taka rapalka, agrafka, krętnik, steriaki i biorą. I nie ma to tamto, będzie brał zawsze. Jak nie widzi kotwic, to nie widzi krętnika i agrafki. Nie, no to ty. A jest to dziwa, nie? Ze dwa ma? Pięć. Ma więcej? Pięć. Nie, nic się nie ruszał, dopiero jak go wyjąłem. Zorientował, że z wody wyszedł. Dobra, panowie, ja jestem mięsiarz, nikt nie bajcie się. Ale wiesz co, to lubię kurde. Zeżyć. No i tak jak widzieliście, brały dzisiaj jazie i kleni to nie było widać, ale bolki brały i jazie podchodziły, brały. Widzieliście, pokazywałem wam, pan złapał dwa jazie. Co prawda jeden to nie miał aż takiego wymiaru, nie? Także wrócił do wody. Ja bym wypuszczał wszystko, co złapię. Ale to nie moje ryby, nie ja o tym będę decydował. Także tak to wygląda. Ja już powiedziałem, skończyłem po prostu z jakimiś akcjami tego typu, że będę reagował, co wędkarze robią. To nie moja sprawa. Jest SSR, SSR, którego nie widać nad wodą w tej chwili. Łażą cały czas w stałe miejsca. Tak jakby chcieli tylko odbębnić swoją robotę. A tak na dobrą sprawę, to ci wędkarze to się po krzakach chowają. Oczywiście ja rozumiem, że nie mogą być wszędzie, ale pewne rzeczy widać nawet na filmach, można sobie sprawdzić, jak to wygląda, gdzie się wędkarze grupują, gdzie trzeba sprawdzać. I tak to powinno wyglądać. Ale jaś piękny. Jeszcze go zmierzyłem, miarkę zmierzyłem, bo miał 49 cm, ale grubasek taki był. Myślałem, że to większa ta ryba, ale te okulary chyba powiększają. Myślałem, że ma gdzieś około jakieś 50 parę centymetrów, ale nie, 49 miał. A bolki ruszyły się, tylko to takie srajty jeszcze biorą. No ten głęboko zażar, tak jak widzieliście, musiałem wziąć te cęgi i to większe, bo głęboko dostał. Farba mu poszła, ale odpłynął elegancko. Dobrze, że rekinów nie ma, bo by trup był już na miejscu dosłownie. Taka kropla krwi by wystarczyła, żeby go znalazł rekiniak w wodzie. A tak to. Sum go nie dogoni za bardzo. No i co, wypuszczamy i patrzymy, może jakiegoś jazia się zdejmie. No one wychodzą na płytką wodę ewidentnie. Tleni nie widać, tlenie, no tak jak mówiłem wam, po tamtej stronie. Ale tutaj dzisiaj byłem zdziwiony, że te jazie tak ładnie podchodziły. Podejrzewam, że jakbym wrzucił wcześniej ten film, to nie byłoby miejsca, żeby wędkę zarzucić, dlatego po prostu będę musiał chwilkę później wam ten film pokazać, żebyśmy mogli normalnie sobie tutaj połapać, bo tak to już czasami nie możemy wejść na główkę, miejsca są zajęte, ale chociaż będziecie wiedzieli, gdzie biorą. W tygodniu to i tak raczej nikogo nie ma, bardziej siedzicie sobie w sobotę, w niedzielę. No, ale tak jak widzicie, jeszcze jeden spinningista jest. Te pociągi tylko niepotrzebnie tu jeżdżą, ale co zrobić? Się nie chce gdzieś dalej jechać na ryby, to człowiek musi słuchać, jak koła stukocą. A jeszcze jedna ważna sprawa. Wiecie co?
nie zwijajcie szybko, one jeszcze są takie leniwe. Co prawda ten poleń, którego dzisiaj złapałem, no mocno uderzył. Myślałem, że to trochę większa ryba, ale hamulec miałem trochę za bardzo rozkręcony. No i mi pojechał na hamulcu taka rybka. Aż się zdziwiłem, wędka się wygięła, ale mówię, no dobra, zobacz. No fajnie pochodził. No i popłynął sobie. Próbujemy jeszcze dalej. Jest godzina o drugiej. Ryby najlepiej brały. Ja byłem na innej główce, jak oni tutaj łapali, ale zaczął łapać z tego, co mówił, nawet te jazie. To była godzina jakoś przed 10 chwilę i brały godzinę, tak jak mówiłem wam, i nawet jak bolenie. Chociaż ja bolenia to złapałem o 13 dzisiaj. Także tak to wygląda. Ale próbujemy. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Wypuściłem daleko. Wędka pracuje, wobler też. Cisza, spokój. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj to bardzo szybko woda spada. Wczoraj jak byłem, to gdzieś ta woda była dotąd. Tak jak taki kawałek, jak mam nogę. A dzisiaj już spadła i to dobre pół metra. Jak przyszedłem tutaj o 6 rano, to ta woda była gdzieś dotąd. Tak jak ten kalosz mam. No to spadła czy w ciągu, ja wiem, jakich 6 godzin spadła jakieś 15 cm, to bardzo dużo. No dobra, co jeszcze popróbujemy? Trochę. Dzisiaj cały dzień na rybach prawie. O 6 jakoś byłem. Miejsce tylko zajęte miałem, ale no tak to się coś działo. Dzisiaj łapali ryby na spławik łapali, i z gruntu łapali, i na drgającą szczytówkę, także brały. Zobaczymy, co jeszcze się wydarzy. No, zaczyna ta ryba jakoś żerować. Prawda, nie są to klenie, ale pokazały się jazie, i to ładne jazie też zaczynają brać w tym miejscu, także trzeba popróbować, może jakiegoś jazona się wyjmie ładnego. Dzisiaj trochę wędkarzy też, myślałem, że poniedziałek to nikogo nie będzie, a tu przychodzę, a tu 3 siedzi wędkarzy. Powiem wam szczerze, że kopara mi opadła, myślałem, że sam będę. A tu pojechałem sobie jeszcze w jedno miejsce, zobaczyć, co się tam dzieje. No i tam ryba chodziła, natomiast ciężko było tam podejść, nie ma jak się dobrać tam do tej ryby jeszcze, ale popróbujemy za jakiś czas, niech trochę opadnie woda, to wam pokażemy inne miejscówki, żebyście mogli sobie powędkować też. Zobaczymy, co się będzie jeszcze tutaj dzisiaj działo. Widać, że się ryba spławia, taka większa. Żeśmy obserwowali. No to coś się na tej wodzie dzieje, naprawdę. Już w sobotę się trochę działo. Wczoraj też obserwowałem tą wodę bardziej niż wędkowałem. 2 godziny. Ale były, że tak powiem,
zawirowania i widać było, że ta ryba wychodzi już. Zresztą pojawiła się kleja i to naprawdę jak się ściąga woblera przy brzegu, to widać jak one uciekają. Tylko ona nie żeruje ta ukleja przy powierzchni jeszcze, nie widać jej przy powierzchni. Bardziej uciekają, jak ściągam woblera takiego SDR, to uciekają od dołu do góry uciekają. Także przyklejone jeszcze są raczej do dna. Ale zaraz zacznie kwitnąć coś. Jakieś drzewa, to będą wychodzić do powierzchni. A już jak to pola zacznie kwitnąć, to już w ogóle będzie bezrybie totalne. Ale jedną rzecz, jaką zaobserwowałem, tylko wiecie co, nie wiem, byłem na Powiślu i nie wiem, chyba takie białe kwiatki, to nie wiem, to z mirabelki chyba były, bo ta mirabelka tam jedna kwitła, to jak zawiało i spadło to na wodę, to dosłownie aż widać było, jak znikają te płatki białe. Po prostu łykały je ryby. Także to było ciekawe. Jak ktoś widział, to niech sobie popróbuje na coś białego wędkować, jakiegoś paprocha. No to ewidentnie było, zbierały, tylko nie wiem, czy to ukleje, czy kleniki. Chyba bardziej mi się wydaje, że małe kleniki, bo tam nie było aż tak głęboko, z metr może tej wody było i pięknie je zbierały te listki. To chyba mirabelka tam zakwitła. Tak, no tak, nawet jedno drzewo, jedno czy dwa drzewa są, to zbierały te białe płatki. To którymi gaz zniknęło z wody praktycznie. Nie to, że odpłynęło, tylko widać było na oczach, na moich oczach, jak one po prostu znikają. No dobra, przeciągniemy szybciej, zobaczymy. Kij do góry i przeciągniemy po tej płytszej wodzie. Szybciej zobaczymy, czy uderzy. Aż jestem ciekaw, czy zareaguje na szybko prowadzoną przynętę. Patrzcie, jak nie. Wobler 4 cm ze sterem SDR i on 4 gramy. Nie, on, no tak, ze 4 gramy on waży. Zobaczcie, jak wygina kij do 28 cm. I wy mówicie, że ja tu z ultralightem powinienem przyjść. No. No i tak to właśnie wygląda. Ja nie wiem, kto te pisze te komentarze czasami, ale nie wiem, jakby ktoś w ogóle nie był nad wodą albo naprawdę nie potrafił wędkować. No ale fajnie, że jesteście, że piszecie takie komentarze, także wiemy, co wam mamy pokazywać. Parę rzutów wykonam i będę uciekał, bo już mi się nie chce trochę dzisiaj. Chciałem, żeby ciepło było, żeby słońce już grzało, ale jakoś nie wiem, czy chcę, żeby grzało. Już mnie dzisiaj umęczyło to słońce trochę. O. Widzicie? Nie biorą z powierzchni, tylko wobler idzie po dnie i zbiera wszystko. Także co prawda tam płytko jest, ale no i tak trzaskamy po samym dnie, po tym piachu szuramy tymi woblerami. A też dobrze, bo jak idzie po głębszej wodzie, to też dochodzi do dna. Co prawda tam on więcej nie dojdzie, jak ze 2-3 chyba ten wobler akurat. To szadrap jest, tylko taki malutki. Nie wiem, czy 4 czy 5 cm. No w każdym razie wymiar ma, łapie się i można na niego wędkować. Niemoralnie oczywiście. Ale jak ja sobie tak pomyślę, w
powód do tych wędkarzy jest moralnych i etycznych, to naprawdę aż mi się nie chce na ten temat gadać, bo jeszcze popróbuję z 10 razy i uciekam. Już się opaliłem też dobrze, twarz już mnie piecze, tak się dzisiaj strzaskałem. Muszę iść teraz na drugą stronę powędkować, bo tylko z jednej strony mam twarz chyba opaloną dzisiaj, coś mi się wydaje. Jak wejdę do domu, to pewno czoło będę miał białe od tej czapki. No dobra, to popatrzmy co się dzieje. Czy jeszcze jakiś bolek tam jest, albo kleń, jaś. Powiem wam, że dzisiaj to się sam zastanawiałem. Okresu ochronnego to jaś nie ma, ale wymiar ochronny ma, do 25 cm jest zakaz zabierania. Także, ale jak ktoś wszystkie ryby wypuszcza, to takich rzeczy nie musi wiedzieć, także możecie sobie łapać i jak wypuszczacie, to wtedy nie ma o czym gadać zupełnie. Bawcie się tym, jeszcze raz mówię, i wypuszczajcie. Spróbujemy tutaj, zobaczymy na pograniczu tego nurtu i spokojniejszej wody. Widzicie, lekko zwijam, zobaczcie jak bije ten woblerek na boki. Podniosłem wędkę do góry, żeby nie szedł po kamieniach, żeby się gdzieś nie zaczepił. Chcę zobaczyć, czy tutaj gdzieś coś wyłazi. Piękna praca jest tego woblera. Jakoś nie łapałem wcześniej na nie, bardziej wolałem inne, ale tak sobie pomyślałem, że mówię, skoro przyklejone te ryby jeszcze są do tego dna, to przeciągniemy parę razy woblerem, który takim małym, który schodzi do samego dna, nie z powierzchni, bo one z powierzchni widać, że one naprawdę trochę chodzą, ale to jest takie, to nie są takie typowe ataki jak w lato, że łup, chlapnięcie, bardziej zawirowania tak. Piszcie tym chłopakom z Zadziora, żeby takie szadrapy ze sterem SDR pozamawiali do Sebastiana Kowalczyka, zamówcie, napiszcie, bo jednak biorą na te rapalki, a Sebastian chce sprzedawać rapalle, już pozamawiał pierwsze woblery, także na pewno jak połapiemy ryb, to będziecie u niego też kupować. I niech Sebastian Kowalczyk się nie złości, bo to nie ma, nic nie jest na rzeczy. Tylko powiedziałem, jak pewne rzeczy wyglądają, dlaczego przegrywa walkę ze sklepami. Myślę, że powinien sobie wziąć to do serca. Zresztą oglądałem ostatni film i widziałem, że Sebastian zaczął działać. A myślę, że jak będzie, jak prowadził rapalle, a ja naprawdę dużo wędkuję na rapalle, na Wiśle, to myślę, że sprzedaż mu wzrośnie. No i tak to wygląda.
Także połamania wszystkim życzę. Jak jeszcze ewentualnie gdzieś jakąś rybę zaczepię, to wezmę, dogram wam do tego filmu. Cześć. No, mamy piękną rybkę i to jest spora ryba. Także popatrzcie, ale uderzył. Ciekawe co to. Ładna ryba, spora. Walczy. Walczy. Duże rybsko. Jakiś 60 na pewno będzie. Ujej, piękny jesteś. Ej! Piękna ryba. No i na rapalle, szadrap. O, za koniuszek wisi. Ale bolek. Czy trzymasz, ja go wyciągnę? Ale rybsko. Co? Dobrze jest zapięty, dobrze. Dobra, chodź go tam położymy, na trawę go położę. Strzelisz mi parę fotek, co? Oczywiście. Jak tu jestem. Piękna ryba. Ale rybsko. Piękny jest, co? No. Weź przytrzymaj, tak. Nagrywaj po prostu, wiesz, trzymaj. A, dobra, dobra. Tam będziesz widział, jak go zmierzę. No ma... Nie, 71. Może się... No, 71, ale piękny jest. Telefon, czy szybko sypnę? Dobra. Bardzo gratuluję. Nie ma czego. Okres ochronny. Jak to mówią. Ale przecież nie zabramy. Nie wszystko. Dzisiaj wtorek. 9. Godzina 11. Poszedłem sobie gdzie indziej. Puściłem innych wędkarzy trochę, żeby popróbowali. Ten jeden widział, jak złapałem bolenia. Chłopak pomagał mi tam, żeby na szybko zdjęcia zrobić i nagrywał mnie też kamerą, żeby szybko go odhaczyć i wypuścić. Maniek jeszcze przyjechał z nową wędką dzisiaj. Testuję sobie nową wędkę. I kołowrotek. Także trochę się dzieje nad wodą. Jak widzieliście już zapewne, to złapałem bolenia pięknego. Wziął z dna. I
przy okazji zapiął się za ostatnią kotwicę. Nie za pierwszą, tylko za ostatnią, bo nie miał jak się zapiąć za pierwszą, bo w ogóle szedł po piachu i czuć było jak odbija od tego piachu, dlatego złapał się za ostatnią. Ale one jeszcze nie wychodzą do powierzchni, także łapcie je ewentualnie, jak będziecie wędkować, to szanse macie ewentualnie, żeby złapać takiego wolenia, jak będzie ta przynęta jeszcze przy dnie szła. Ten wobler, na którego złapałem, on tam schodzi do 1,50 m bodajże, bo to 4 cm jest szadrap, ale w tym nurcie to zejdzie na jakieś 20, 2,30 chyba, z tego co pamiętam, z racji tego, że uwzględniacie wtedy opcję, tak jakbyście trollowali, bo ten wobler sprowadzany jest przez ten nurt głębiej po prostu. I tak musicie na razie łapać, póki one się nie chlapią i nie są na takim totalnym żerze, że biorą z powierzchni te chlapaki wszystkie, no to siedzą przyklejone do piachu, gdzieś tam pływają w niższych partiach. Ewidentnie widać, że ściągany wobler wszedł głęboko, nie mógł złapać się za pierwszą kotwicę. A co za tym idzie? Jak się łapią za pierwszą kotwicę, to wobler idzie pod powierzchnią wody albo gdzieś w toni i wtedy ma szansę jeszcze, żeby uderzyć po prostu w niego od spodu. A tu ewidentnie zapiął się za ostatnią i czułem, jak uderzam tym woblerem po prostu o piach czy tam jakiś drobny żwir. No i tak to wygląda. Zobaczymy, co się jeszcze będzie działo, no ale to co wam mówiłem, nie wiem, wcześniej, te ryby po prostu biorą o jednej porze i to jest taka magiczna godzina. Później oczywiście one też tak jakby jeszcze bardziej, może inaczej, nie to, że jeszcze bardziej, tylko no, ja jak mam często, jestem nad wodą, to mi się kończą brania tak 14-15. Także to oczywiście nie z racji tego, że nie mogę być po południu, znaczy po południu, pod wieczór, to nie wiem jak to w tej chwili wygląda, ale no, mówię wam, że ustają te brania tak do 14, to jeszcze coś się dzieje, a później to już jest taka dla mnie lipa troszeczkę. Nie wiem, może faktycznie pod wieczór coś się dzieje, ale z tego co też do mnie tam piszecie i rozmawiamy gdzieś w mediach społecznościowych, to sami też mówicie, że nie wychodzi ta ryba wieczorem. Ona teraz jeszcze były po prostu chłodne dni, także wydaje mi się, że po prostu jeszcze jest taka niemrawa, ale już zaczyna się dziać. No tak jak widzicie, brały małe, tak, a dzisiaj już się trafił taki klocek spory. Odpalą. Jeszcze chwilę i odpalą. Ciekawe jak teraz będzie, bo jest ciepło. Te dwa dni będą ciepłe. I nie, no nie będę w środę, bo muszę pozałatwiać sobie sprawy. A ciekaw jestem właśnie tego dnia, bo będzie takie ochłodzenie trochę o jakieś 10 stopni, jak one się będą zachowywać. Także jak ktoś będzie nad wodą, to chętnie posłucham, co się działo tego dnia. To dajcie mi też znać, tak z ciekawości, czy coś się działo. No i oczywiście jak możecie, no to lajkujcie, no my wam też pokazujemy, o której godzinie biorą te ryby. Naszym celem też jest to, żebyście łapali. Jak widzicie, ja nie ukrywam, gdzie te ryby biorą. Spingiści też jak przyjdą, a mam, zająłem miejsce, to też ich wpuszczę, no i tyle. Nie mam takiego parcia na ryby, bo i tak wiem, że gdzieś tych ryb nałapię, jak będę miał czas i tak to wygląda. Wiem o tym, że niektórzy po prostu z was nie mają na to czasu, dlatego też to robię, żebyście wiedzieli po prostu, kiedy ta ryba bierze, czy jest na rzeże, żebyście sobie mogli wyskoczyć na te 2 godziny po robocie i zobaczyć, jak to wygląda, czy załóżmy macie dzień wolny, bo to różne osoby pracują. Także zostawcie lajka za to, że chociaż wam pokazujemy i nie wstydźcie się tego.
bądźcie etyczni i wypuszczajcie te ryby tylko. A jak nawet ktoś zabiera, to sobie niech weźmie tą rybę naprawdę. To i tak nie ma większego znaczenia w porównaniu z tym, że ktoś postawi 28 km sieci. Od Włocławka do Płocka. No jak widzicie, to i trzech spinningistów zmieści się na główce, żeby sobie powędkować. Nie jest to największym problemem. A troszeczkę. O, jeszcze jedno wam pokażę, ale to nie wina tego bolenia, tylko moja, bo kombinerkami źle zaczepiłem i gdzieś uszczerbiłem kawałek tego woblera, ale bardzo dobry wobler i godny polecenia naprawdę na Wisłę. Poza tym będziecie na takiego woblera łapać spokojnie do czerwca. Czerwiec dla mnie to słaby okres, ale może dlatego też, że ja nawet w czerwcu to nie łapię, staram się już nie łapać na małe przynęty, chociaż wiem o tym, że lepiej by brały. Tylko wtedy chodzę już i szukam innych ryb bardziej. Jak ma uderzyć, to duży boleń uderzy też w tego woblera, który ma załóżmy te 9 cm, a ze sterem będzie miał 13. I tak to wygląda. Bardziej mi już wtedy sumy interesują. Ale upał. Dobrze, że trochę tego wiatru jest, bo tak to się żar z nieba leje, co? Dzisiaj miał być ciepły jak trochę szybciej teraz przeciągniemy, zobaczymy tym woblerem. Widzicie jak się ta wędka gnie? Ale też uderza, bije, czuć jak ten wobler bije, po prostu po tym piachu pod niej idzie. Szybciej i głębiej teraz. Daleko teraz nie wypuszczam za bardzo, bo wiem w którym miejscu dokładnie uderzył po prostu ten boleń. I tak próbuję krócej trochę wypuścić. No, uderzył w tych tutaj zwarach takich, jak widać, że ten nurt wychodzi. Taka robi się spokojniejsza woda i widać, że się tam przelewa, takie zwarki się robią.
poza te zwary po prostu wypuszczam, żeby ten wobler poszedł głębiej do dna, żeby doszedł i, no i wtedy nastąpiło to uderzenie tego bolenia dużego. Zobaczymy, czy jeszcze się coś dzieje. Godzina pół do 12. Na trzy wędki żeśmy łapali, trzech spinningistów i nawet pobicia nie mieliśmy już później, także pojedyncza ryba. No ale no tak było, że łapałem, później przyszedł tutaj ten kolega, tego wpuściłem, żeby trochę porzucał też i tak to wyglądało, posiedziałem sobie. Także tak jak widzicie, nawet jak jest trzech spinningistów, to można się pozamieniać na miejscówki trochę i też powędkować. O, coś pyknęło, ale daleko. Ale to nie było takie przytrzymanie, było chwilę. Nie wiem, czy poszedł po dnie po prostu ten wobler bardziej, czy... Tak by mogło być, nie jeżdżą te pociągi. Ta woda fajnie tutaj się przelewa. Spokój. No, to nie było ten, tylko jakiś ciężar czułem. Podejrzewam, że jakąś trawę albo coś zaczepiłem. W płytkiej wodzie, tak mniej więcej. Ale ewidentnie ta większa ryba trzymała się nurtu. Przeciągnę tu, zobaczymy jak tu, czy one tu wychodzą z tej głębszej wody trochę. Teraz szybciej trochę zwijam. Podniosłem kij, żeby nie szedł ten wobler po tych kamieniach tu, bo tu dużo zaczepów. Dlatego ja osobiście uważam, że jak jest nurt i nie łapiemy, nie chodzimy za sandaczami, to lepiej wędkuje się tutaj na woblery. Chociaż gumy też w niektórych momentach są bardzo dobre. Ale ja jednak na rzece wolę woblerami wędkować. Samo to, że ten wobler ma na końcu kotwicę, daje wam przewagę nad każdą rybą. I dlatego lepiej ten wobler się zachowuje niż guma, bo jak ta ryba uderzy, to praktycznie no, macie 100% zacięcie i wiecie, że ją zatniecie. A z tą gumą to różnie bywa, złapie tą przynętę za końcówkę i nie możecie, widać zęby później nawet tych sandaczy, widać na, za hakiem na tej gumie i niewcięte ryby są. No tak to czasami bywa. Dlatego ja wolę naprawdę wędkować, bo wiem, że jak ta ryba uderzy, to o którąś kotwicę się zaczepi. A ta kotwica jest na końcu tej przynęty, także większe prawdopodobieństwo, że naprawdę skutecznie zatnie się ta ryba sama wręcz. A w takim nurcie dużym to ona po prostu zacina się pod swoim ciężarem.
macie wobler 4 cm ze sterem SDR i zobaczcie naprawdę jak gnie tego kija w nurcie. A wy niektórzy mówicie, że ja grubo łapię i że powinien na kijek 4 gramy łapać na ultralighta. No przecież to się trzeba w głowę stuknąć w takim nurcie, żeby tak wędkować. Kolega był przed chwilą, miał wędkę do 7 gram, bo ta wędka cała była wygięta i miał woblerka naprawdę nie z dużym sterem. No, no tego się nie da tak zrobić. Chodzi o to, żebyście mieli komfort wyłapania. A szczytówka się uginać, no te pierwsze trzy przelotki mają być ugięte, oczywiście zawsze się ugną, ale ja mam kij od 8, chyba czy od 7 do 28 gram i łapię na przynęty, nie wiem, 4 czy 5-gramowe, tak, i ze sterem SDR, on naprawdę stawia potężny opór w tym nurcie, no i schodzi bardzo głęboko, no. Tak jak wam powtarzam jeszcze raz, ten wobler tam nie wiem, 1,20 czy 1,50 normalnie, a w trollingu 2,30, także w tym nurcie on schodzi, można powiedzieć, że do samego dna i wychodzi po prostu z rynny i wtedy nastąpiło po prostu to uderzenie. I tak macie wędkować, przynajmniej wczesną wiosną. Co prawda się ciepło zrobiło, ale one jeszcze nie odpaliły tak jak powinny. Kwestia tygodnia, jak będzie ciepło, że one naprawdę zaczną się już bardziej chlapać na powierzchni. Widać, że ta ukleja zaczyna już wychodzić, bo tak to ona jeszcze aż tak nie oczkuje, ale widać ją uciekającą już przed woblerami, nawet jak ściągam woblera, to widzę jak uciekają ukleje. No i uciekają do powierzchni wtedy. Tam to lipa. Mówię, tam to lipa, nie? Nawet widać, wiesz o co chodzi, jak tam ławiczki ryb pływają i nie bije kleń w ogóle. Dlatego trzyma się jeszcze samego dna. Z dna to jeszcze tak, ale z głębszej wody. Dlatego lepsza, wiesz, na klenia jest tamta strona, bo tam... No można, ale... Siedzieć w domu to i porzucać lepiej. A nuż się coś trafi. Cygałoś, ale nie walczy. Coś zaczepiła. Gałoś. Węgorz. Pierwszy dziś. Nie, to już głowa od tego słońca boli trochę. Poszedłem któregoś dnia na ryby i stałem, wiesz, w jedną stronę łapałem, bo u twarzy miałem opalone. A to u mnie to klasyk, to tu standard.
Koniec? Pewno przez sklep wędkarski będziesz jechał. Niestety, chyba tak. Nie no, to się wie, zmieni tam jeszcze ze 2 tygodnie i będą brały te z powierzchni. Ale te duże jednak, wiesz, biorą głębiej. No. No trzeba będzie coś głębszego właśnie. Słucham? Trzeba będzie coś głębszego poszukać. No. Znaczy wiesz, nie jest to regułą, tak? Ale no tak z autopsji, nie? Już jak obserwujemy to przez te lata, no to jednak te większe chodzą głębiej trochę. Nie, ja to też nie mam takich problemów, powiem szczerze, bo wszystko mam ponad 5 cm, także. Nawet 12 muszę. Bo mało producentów jest, wszyscy wiesz, wolą takie te kleniowe, nie, a nikt nie produkuje, żeby głębiej schodził, nie? Mało jest, mały wybór jest. Po prostu. No nie wiem, czy ten, wiesz, czy tak zdążę, nie? No nie, ale poprzednie, nie? A, no... W ogóle obada, nie widziałem jeszcze, powiem szczerze. No możesz sobie pooglądać, no zobaczysz. Zobaczymy, co w tej Wiśle pływa chociaż. No pływa, pływa. No to one tak okresowo, wiesz. No, jeszcze to trzeba poczekać, co do maja może chodzić. Dobra, to dzięki. Połamania życzę. Miło było poznać. Może się jeszcze kiedyś spotkamy. Jak będziesz ten, to pisz, wiesz o co chodzi. Jak będę, nie, to zawsze wpadniesz i możemy sobie pogadać, nie? Zresztą wiesz, inaczej jest jak się jest tam parę osób, nie, a inaczej jak samemu. Bo można przysnąć. A szczególnie nad Wisłą samemu czasem.
dzień to w dzień, ale wieczorem, wiesz, w nocy. Na razie.